zaraz po konferencji prasowej Andrzej Fanfara, spokojnie. Rywal mówi wprost, że nie zrobiły na nim wrażenia twoje 9 nokautów, że ocenia ciebie przez pryzmat tego, co dopiero zobaczy, a ceni cię za walkę oczywiście z Glennem Johnsonem, ale uważa, że szanse są 50 na 50. Podobnie uważasz? Ja uważam, że moje szanse są większe. No, jak sam powiedział, mam tą presję kibiców, presję tego, że jestem faworytem tej walki. Wiele ekspertów tak uważa. I ja myślę, że ta właśnie motywacja mnie motywuje, motywuje mnie do tego, żeby wyjść do ringu i wygrać tą walkę. Ja myślę, że patrzyłem w jego oczy i nie widziałem tam zwycięstwa, także głęboko tam spojrzałem i tak naprawdę chyba to pierwsze starcie wygrałem ja. Dobrze, on ma rację. Na konferencji prasowej, która się właśnie zakończyła, na zbyt pewnego siebie nie wyglądał. No ale wiesz, nikt jeszcze niczego nie wygrał spojrzeniem, nikt niczego nie przegrał na konferencji prasowej. Ja rozmawiałem przed chwilą z dziennikarzami z Chicago Tribune, którzy mówią wprost, że bardzo, bardzo cieszą się z tego faktu, że walczy z Chicago, że może to jest początek wszystkiego. No ale to obciążenie psychiczne na tobie, Andrzej, powiedzmy sobie szczerze, takiego jeszcze do tej pory nie miałeś. No, może to jest troszeczkę porównywalne z tą walką z poprzednią, z Glennem Johnsonem, kiedy to obciążenie też było. Może nie było tego aż tak obciążenia, no bo tu niby ja jestem faworytem, tak? Wtedy nie było. No i walka o tytuł. Wtedy ja musiałem się pokazać, ale tutaj tak samo, także to tylko mnie motywuje. Jeżeli chodzi o kibiców, to ja chcę, żeby przychodziło ich jak najwięcej, bo oni mnie też motywują do ciężkiej pracy na treningach i do tego, żeby wygrywać takie pojedynki, jaki jest pojedynek opas mistrza świata. Nie masz problemów z wagą, jesteś gotowy wejść na wagę dzisiaj, a rozmawiamy w czwartek, czyli kilkadziesiąt godzin przed oficjalnym ważeniem, przed tym pojedynkiem. Wszystkie plany rozmawiałem również z samym Colonem, treningowe zrealizowaliście, nie ma wymówek. Nie ma wymówek. Jestem presję na ciebie dorzucam, Andrzeju, przepraszam. Jestem przygotowany już dzisiaj. Waga szybciutko mi zeszła, także jeżeli chodzi o wagę, jestem w świetnej dyspozycji. Tak jak mówi Sam, a wszystkie sparingi, cały obóz poszedł znakomicie. Mieliśmy fajnych sparing partnerów. Naprawdę włożyłem dużo pracy w ten obóz. Jestem gotowy, żeby zostać mistrzem świata. A ostatnie pytanie, bo do walki zostało rzeczywiście niedużo czasu. Powiedz mi, jak widzisz przebieg tej walki, jak chciałbyś, żeby ta walka wyglądała? Jak bym chciał, ja pewnie chcę wygrać, tak? Niezależnie czy to będzie wyglądało przed czasem, czy na punkty. Po prostu trzeba tą walkę wygrać, a jak będzie wyglądała, tak jak na konferencji powiedział Tommy, tutaj wchodzimy do ringu i wtedy się okaże, tak, kto będzie szybszy, kto będzie silniejszy i kto tam naprawdę będzie mądrzejszy, bo będzie to taka troszkę szachowa walka, on jest pięściarzem zewnętrznym i na pewno trzeba będzie pomyśleć zanim się zrobi atak. On jest takim bokserem, który troszkę boksuje z kontry i na pewno będzie chciał znaleźć jakiś błąd w mojej ofensywie. Także no zobaczymy, wszystko okaże się w piątek. Andrzej Fanfara, 48 godzin przed walką UIC Pavilion o tytuł mistrza świata IBO. Andrzeju, dziękujemy i oczywiście powodzenia życzymy. Ostatniego ciosu. Pozdrawiam.